Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejną sobotę z nami. Dziś wybieramy się do Reykjaviku, bo tam dzieją się ciekawe rzeczy. Oczywiście u nas w naszej wsi nie dzieje się tak naprawdę nic, co by mogło was zaciekawić. I dzieciaki już siedzą w samochodzie. Piotrek, on chyba coś chce. I po drodze opowiem wam, gdzie jedziemy, w jakim celu. No, albo może już stamtąd nawet. Także zabierajcie się z nami. No cześć, witajcie ponownie i już jesteśmy w Reykjaviku, jesteśmy w centrum, w sumie Reykjaviku. Cześć synku! Ale masz brzydki język, o fu! I chłopaki poszli sprawdzić, czy dziś jest płatny parking, bo znaleźliśmy w sumie blisko miejscówkę na zaparkowanie samochodu. Tam z tyłu za nami jest kościół, który wszyscy turyści raczej odwiedzają. Także pokażemy wam też, byliśmy już w nim w sumie nie raz, no ale pokażemy wam tylko tak z zewnątrz. I idziemy, słuchajcie, na restaurant day. Poczekaj, Alanku, też pójdziesz, tak. Dziś jest restaurant day. Jeden dzień w roku, w którym wszyscy możemy być restauratorami i przedstawiać swoje kulinarne wyczyny. I to jest ta katedra, o której wam mówiłam. I to jest plac Eriksona, tak? Erik Jonsson? No. Ale... Chcę. A my idziemy w tamtym kierunku na plac. Na plac Eriksona, tak? On. Nie odbijaj teraz piłką, ci mówiłam tu. Szukam chętnego, kto mi będzie snapy robił. Kto jest chętny? Ty nie. Tu idziemy. I idziemy tu. Gdzie właśnie? Polki. Dziewczyny. Dwie dziewczyny z Polski, słuchajcie, mają swoją dzisiaj tutaj restaurację. I serwują polskie dania. To będzie coś w formie pikniku. O, to jest tu. I zobaczymy, co tam jest. Alan, zobaczymy, co tam jest? Co dają do jedzenia? Nie. Nie? To jest menu. Co chcesz zjeść? Nie wiesz? Ja to chyba kopytka. Może jakiegoś hamburgera. Przestań, karkówka z grilla z duszoną kapustą. Co? A dzieci? Kiełbaskę z grilla na pewno. Thank you.
żarcie. Mamy polskie kiełbachy, polską kapustkę, taki bigosik. Ja mam kopytka w sosie pieczarkowym chyba, bodajże. No i będziemy szamać. Pokaż tu plac fajny, jaki mamy. Alan, kiełbaski chcesz spróbować? No. I chłopaki już konsumują. Chłopaki, dobre kiełbaski? Tak. Alan, dobra? To... Nie, nie, to nie. Chlebek jest na razie, tak? Mhm. Jest kiełbaska też. No, jest... Słuchajcie, nie ma tylko samych Polaków, co... Zdziwiło mnie, że myślałam, że będzie większość Polaków, ale jest bardzo dużo Islandczyków. Przed chwilą jak tam byłam, to pani właśnie pytała, tu można polskie kiełbaski zjeść. Ja mówię, tam trzeba iść zapłacić i tu można odebrać. Także trochę ludzi jest, chociaż nie tak wiele. No, nie chcesz skórki zjeść? Nie. O, sobie pan leży. Ale a już szkoda, że nie ma piwa, nie? A tu jest muzeum. Jak zwykle leje. Słońce zachodzi. Ale jest przyjemne. No i wracamy już, słuchajcie, z Polki Bistro, najedzeni, tu zimno się strasznie zrobiło i musimy, no i nieprzyjemnie strasznie było tam siedzieć już na zewnątrz, no i pomyśleliśmy, że przy okazji jak jesteśmy koło tej, tak, koło tej katedry najsłynniejszej w Reykjaviku, no to sobie pomyśleliśmy, że wejdziemy, pokażemy wam. O, jesteśmy tutaj. Tam jest katedra. Chłopaki poszli zanieść do samochodu koce i zabawki. A my już jesteśmy na placu przed właśnie tą katedrą. Hashtag, gdzie jest słońce? Powraca. Brrr, zimno. Thank you.
nie wejdziemy, ale nie. Bo teraz jest ślub od 14.30 do 17.00. I nie wejdziemy. Niestety. Wyszłam się z wami pożegnać. Wyszłam na podwórko specjalnie, żeby pokazać wam, jak u nas jest widno, słuchajcie, o godzinie 22.34. I jestem już prawie w piżamie. Słuchajcie, dzień był intensywny, długi i idę na koniec ulicy tutaj, żeby pokazać wam zachód słońca, jaki jest. No, mieliśmy w planach pojechać nad ocean, na zachód słońca, no ale to może jutro, bo dziś naprawdę nie wyrobiliśmy się. Mieliśmy sporo do zrobienia naprawdę dzisiaj. I kochani, jest fajnie cieplutko, naprawdę tak cieplutko jest i cisza, spokój. Także tak, i tam już fajnie słoneczko jest pomarańczowe, widać. I kochani, dziękuję wam serdecznie, my wszyscy dziękujemy, cała moja rodzina, za wszystkie komentarze, za subskrypcje, za kciuki w górę i prosimy o więcej subów. O, widzicie tam zachodzi słoneczko i prosimy o więcej subów, więcej kciuków w górę, więcej komentarzy, komentujcie, pytajcie, udzielajcie się. Naprawdę fajnie toczyć z wami jakąś taką dyskusję pod filmami. I kochani, wiem, że strasznie trzęsę tą ręką, ale nie jestem naprawdę w ogóle przyzwyczajona do tej noszenia tej kamery, chociaż ona nie jest naprawdę ciężka. No i zaraz wam pokażę widoczek na zachód. Patrzcie, tam zachodzi słoneczko za horyzont. No, jest piękne. Także kochani, ściskam was bardzo gorąco, moje dzieciaki też was ściskają, włącznie z moim mężem. Zapraszamy was do kolejnych naszych vlogów, bo chyba się coraz bardziej rozkręcamy. Jakoś spodobało nam się to. I co, życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia. Bądźcie szczęśliwi, kochajcie się i doceniajcie każdy dzień, który możecie spędzić ze swoimi bliskimi. I z całego serca was ściskam i do zobaczenia, pa, pa!